dun 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 dun. Witam serdecznie. Zapraszam na cykl spotkań Dźwięki skrzyżowania kultur. Opowiem w tym odcinku o instrumencie indyjskim, który nazywa się sarangi. Indie to egzotyczny kraj w dalekiej Azji. Muszę Wam powiedzieć, że odwiedziłam po raz pierwszy Indie 30 lat temu i zachwyciły mnie kolorami, zapachami, no i instrumentami. I z Indii przywiozłam właśnie sarangi. Instrument, o którym niewiele wiemy, jeśli chodzi o historię, a jedna z nich przypisuje pochodzenie sarangi mitologicznemu demonowi Rawanie. Wiąże się to z instrumentem, który do dzisiaj jest w użyciu i nazywa się Ravanahastam. Instrumenty typu sarangi są bardzo popularne głównie w północnych Indiach, w Pakistanie i Afganistanie. Na południu Indii używa się skrzypiec, które były w XIX wieku, w końcu XVIII wieku właściwie, przetransportowane z Europy do Indii, a północ to tego typu instrumenty. Instrumenty mogą należeć do grupy klasycznych lub ludowych. I tu jest bardzo ważna informacja, bo nie każdy wie, że kultura indyjska, tradycja indyjska wykształciła dwa typy i dwa rodzaje muzyki, klasyczną i ludową. Klasyczna dzieli się na dwa systemy, północnoindyjski hindustani i południowoindyjski karnatik. I tak samo jak w muzyce klasycznej europejskiej mamy skrzypce grające piękną muzykę Beethovena czy Bacha, a także skrzypce grające muzykę ludową, w Indiach podobnie. Kompozycje, które są zapisane przez kompozytorów indyjskich w muzyce klasycznej, gra klasyczne sarangi, a oprócz tego są formy ludowe, dużo bardziej proste, wręcz prymitywne. To jest właśnie jedna z tych form, nazywa się Sindhi sarangi. Nazwa instrumentu sarangi oznacza w starożytnym języku indyjskim sanskrycie 100 kolorów, czyli sarangi może wydobyć tyle brzmień i barw muzycznych. Budowa jest ciekawa. Instrument ma 37 strun rezonujących, metalowych i 3 główne struny, które są jelitowymi strunami. Te 3 struny skracamy, żeby grać melodię, wykonywać muzykę, a reszta, 37 strun, to są struny, które tak pobrzękują w tle, są echem melodii granej na głównych strunach. Ciało instrumentu, całe pudło rezonansowe jest wydłubane z jednego kawałka drewna. Drewno nazywa się shisham albo tun, z palisandru też albo z drzewa różanego. Na taki wydłubany, wyrzeźbiony korpus nakleja się kozią skórę. Tutaj stoi podstawek na grubym pasku, a podstawek, jak zobaczycie, ma kształt słonia. Słoń w Indiach jest symbolem ciężkiej pracy. Aby nauczyć się grać na sarangi, trzeba ćwiczyć wiele godzin dziennie. Aby grać na sarangi, trzymamy go w pozycji kolanowej, pionowo,
W prawej ręce smyczek, a struny skracamy poprzez odpychanie ich paznokciem w bok. To jest technika paznokciowa. Posłuchajcie, jak brzmi sarangi. Ten instrument nazywa się tampura. Jest to instrument obecny w każdym indyjskim zespole muzycznym. Hindusi nazywają tampurę muzycznym kadzidłem. Jest niezbędna, tak jak podłoga dla tancerki. Tampura składa się z dużego owocu tykwy. Tykwa to jest roślina rosnąca w Afryce i Azji. Ta tykwa jest wysuszona i do niej dolepiona jest długa szyjka. Na instrumencie znajdują się 4 lub 5 lub 6 strun. Tutaj mamy 4 struny. Wyłącznie je potrącamy i nie skracamy, czyli używamy jednej ręki do gry na tampurze. Podobnie jak kadzidło wypełnia swoim zapachem pokój, tak tampura brzmieniem przestrzeń wokół siebie. Prawie 1000 lat temu w dalekich Indiach skąpaną w słońcu drogą szedł mędrzec, bardzo zasłuchany w swoje filozoficzne myśli. Po wielu dniach pieszej wędrówki, będąc bardzo zmęczonym, spoczął w cieniu wielkiego drzewa. Po krótkiej drzemce, jeszcze nie całkiem rozbudzony, niespodziewanie usłyszał słodkie dźwięki muzyki. Zaskoczony starał się odkryć, skąd one dochodzą. Spojrzał w górę i zobaczył wysuszoną skórę zmartwej małpy, rozciągniętą pomiędzy dwiema gałęziami. Jej wydarte na zewnątrz jelita wydawały pod wpływem poruszenia wiatrem melodyjne dźwięki. Mędrzec delikatnie zdjął skórę z gałęzi, jelita naciągnął na drewnianą ramę i po wielu latach modyfikacji, zmian i ulepszeń skonstruował instrument muzyczny o nazwie sarangi. Nazwa tego instrumentu pochodzi od słowa 100 kolorów w starożytnym języku Indii, sanskrycie. Jego brzmienie jest bowiem tak niezwykłe i wielobarwne.